Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić nie najświeższą już gierkę, ponieważ grę z 2018 roku, Kingdom Come Deliverance. Osobiście uważam, że jest to jeden z ciekawszych, jak i zarówno lepszych RPGów, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj porównywać go do świeżutkiego Baldura. Są to jakby dwa zupełnie inne klimaty. Fabuła Kingdom Come jest osadzona w średniowiecznej Europie na początku XV wieku. Dokładnie akcja rozpoczyna się w 1403 roku, czyli kilkanaście lat przed krwawymi wojnami husyckimi, które wstrząsnęły nie tylko Czechami, a także Królestwem Niemieckim czy Polskim, więc jakby nie patrzeć, są to no, nasze klimaty, nie? Tutaj nadmienię tylko, że były to czasy, kiedy Królestwem Polskim rządził Władysław Jagiełło. Taka mała lekcja historii na dziś. Kingdom Come Deliverance wcielamy się w postać syna Kowala, młodzieńca imieniem Henryk, którego wioska zostaje napadnięta przez armię wroga. W zasadzie nawet ciężko powiedzieć, że napadnięta, oni po prostu przejechali przez nią jak walec. Tak więc w grze mamy zarówno motyw zemsty za śmierć naszej rodziny, za śmierć naszych przyjaciół, jak i dotrzymanie obietnicy danej ojcu. No ale to nie wszystko, ponieważ dzięki swojej nadgorliwości czy głupocie dość szybko wplątujemy się w rozliczne intrygi, w wielką politykę, co w konsekwencji stawia przed nami znacznie trudniejsze zadanie uratowania prawowitego władcy swojego kraju i przywrócenia porządku w państwie. Tak więc cele mamy zacne i wysokie, a teraz już trochę bardziej przyziemnie o samej grze. Jak już wspominałem, Kingdom Come Deliverance nie jest typowym RPG-iem osadzonym w jakichś fantastycznych krainach. Jest to RPG, który dzieje się w średniowieczu, także nie zaznamy tutaj ani nie uraczymy magii czarów, kul ognistych, nie wiem, magicznych stworzeń i tym podobnych rzeczy. Potwory. Potwory oczywiście są, ale każdy z tych potworów w tej grze jest człowiekiem. I to z nimi przyjdzie nam walczyć. Dodatkowo na początku zapewne widzieliście, że wybrałem normalny stopień trudności, nie hardcora. Dlaczego? Ponieważ walki w Kingdom Come są naprawdę trudne. Z jednym przeciwnikiem jeszcze możemy próbować to taktycznie rozegrać. Z dwoma może mamy szansę wygrać. Z trzema, czterema, pięcioma wsiadaj na koni, spierdzielaj, bo dostaniesz takie baty, że się w głowie nie mieści. Jeżeli macie ochotę obejrzeć, jak poradziłbym sobie jako średniowieczny syn Kowala, zapraszam na dzisiejszy streamek, czyli 5 stycznia o 21:00 rozpoczniemy od zera grę Kingdom Come Deliverance. I jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, jeżeli was to zainteresuje, postaramy się całość przejść na streamie. Mam nadzieję, że zbyt dużo zgonów po drodze nie zaliczę, ponieważ no, gra jest dość wymagająca i potrafi skopać dupę naprawdę w najmniej spodziewanym momencie. Jak możecie zobaczyć na zamieszczonym demku, no, pomimo upływu lat, graficznie gra prezentuje się w miarę przyzwoicie, jakoś nie odpycha zbytnio od siebie. Nie jest to może grafika wyciskająca siódme poty z naszych kart graficznych, ale uważam akurat, że jest to zaleta, ponieważ no i na słabszych sprzętach można w miarę przyjemnie pograć. A co do samych modeli postaci, no nie ukrywam, że nie są szpetne, nie? Nie przeszkadzają. Można jakoś z przymrużonymi oczyma spokojnie dać sobie radę bez krwawiących oczu, jeśli chodzi o to. Jak widzicie, w tym momencie mamy bardzo uproszczony
kreator postaci. W zasadzie postać już mamy stworzoną, ponieważ wcielamy się tutaj w konkretną osobę, ale mamy malutki wpływ na to, z jakimi początkowymi cechami rozpoczniemy naszą grę. Gra oczywiście jasno nas informuje, że odpowiedź na konkretne pytanie, konkretna odpowiedź na pytanie da nam konkretny przyrost cechy, co uważam, że jest dobre. Nie musimy tutaj się zastanawiać, zgadywać, ani kombinować. Zresztą, tak jak było napisane w okienku, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, generalnie na dalszą rozgrywkę nie ma to aż tak wielkiego wpływu, ponieważ będziemy mogli nasze cechy spokojnie rozwijać, spokojnie modyfikować, więc tutaj się dość mocno zastanawiałem, ponieważ czy pójść w siłę, czy pójść w retorykę. Często gęsto możemy się też wykręcić tutaj zwinnym jęzorem, że tak powiem. Nie musimy uciekać się do walki, nie musimy się uciekać do przemocy. No ale myślę, że jeśli chodzi o mój styl gry, jednak dość często będziemy machać mieczem, czy też używać łuku. Zwłaszcza, że znalazłem kilka ciekawych miejsc, gdzie łukiem można sobie naprawdę bardzo sympatycznie poradzić i trochę, może nie podekspić, bo tutaj raczej aż tak ekspić się nie da na farmieniu przeciwników, ale chociaż dorobić przynajmniej przyzwoitej fortuny, nie? Jak widzicie, gra jest przetłumaczona na polski, niestety zostaliśmy uraczeni tylko napisami, nie mamy lektora, który by się tego podjął. Nie wiem, nie rozumiem tej decyzji. Jest kilku bardzo dobrych lektorów, którzy mogliby tutaj podłożyć głosy. Zajebiście by było, nie? Gdyby w naszych okolicach gadali ludzie po naszemu. No ale mamy chociaż napisy. Napisy, jak widzicie, są na tyle wyraźne, na tyle duże, że myślę, że na streamie spokojnie będziecie je też widzieli. Nie będę musiał czytać na bieżąco. Z drugiej strony język tutaj użyty no, jest na tyle wyraźny, że myślę, że nawet ktoś z bardzo podstawową znajomością języka angielskiego też nie będzie musiał wytężać wzroku, żeby zobaczyć literki. Ewentualnie w razie potrzeby sobie tam doczyta, gdyby gdzieś mu to przeszkadzało. No i co? Tym oto sposobem przebrnęliśmy prawie przez całą rozmowę z naszą matką. Przebrnęliśmy przez tworzenie postaci, przez wstępniak, więc będziemy mogli powoli zacząć grę, rozruszać trochę kości naszego Henryczka. No, ale myślę, że to już zrobimy jutro. Myślę, że sobie na spokojnie zaczniemy streamka od samego początku, od stworzenia nowej postaci. No i co? I ruszymy na podbój średniowiecznej Europy. Tutaj na koniec zwrócę wam jeszcze tylko kilka screenów z mojego drugiego save'a. Porównamy naszego Henryczka, że tak powiem, z początku gry do Henryka praktycznie z endgame'u, nie? No i tak się prezentuje już sama gra. Patrzymy z oczu bohatera, nie ma możliwości tutaj do przejścia na widok zza pleców, nad czym troszeczkę ubolewam, no ale pomaga zdecydowanie to w immersji. Musimy dbać oczywiście o swoje statystyki, takie jak najedzenie się, wyspanie. Chłop nam potrafi się zmęczyć, więc wypadałoby też od czasu do czasu zaliczyć kimę, nie? Bardzo ładnie zrobiony został sam ekran ekwipunku. Mamy wszystko dość jasne. Mamy stan tego przedmiotu, mamy jakie staty nam daje, mamy jego wagę.
No tak. Broni nie posiadam. To jest nasz Henryczek. Henryczek i tak powinien być szczęśliwy, ponieważ jak widzicie, posiada porządne buty. Może i stare, ale porządne. Ma gacie. Spotykałem tutaj chłopów bez gaci, więc jakby nie patrzeć, jest to duży plus. Zresztą, no nie ukrywajmy, syn Kowala, no to nie jest taki biedny człowiek, nie? Zwłaszcza jeżeli tutaj mały plot twist będzie z ojcem naszego Henryczka. Zwłaszcza kiedy ojciec jest dość ważną personą. No i mamy atrybuty. Jak widzicie, pasek poziomu. Dzięki temu, że przeprowadziliśmy rozmowę w sposób, w jaki przeprowadziliśmy, siłę mamy 2, zręczność mamy 2. Dodatkowo, co kilka poziomów możemy wybrać sobie konkretne umiejętności z drzewka konkretnej cechy, co jest też zajebistym wyjściem, uważam, zajebistym rozwiązaniem. A w bardzo wielu RPG-ach tych nowoczesnych tego brakuje. Ale przejdźmy sobie do naszego Henryka z Endgame'u i porównajmy, jak to wygląda. Tutaj już mamy naszego Henryka. Nie wiem, czy to jest ostatni save, jaki zostawiłem. Wydawało mi się, że byłem ciut dalej, ale może po prostu gdzieś mi się tam wydawało. Są tutaj nawet takie drobiazgi, jak to, że nasza odzież potrafi się zabrudzić, przez co ludzie trochę gorzej będą na nas reagować, co jest dla mnie jakimś kosmicznym szczegółem, ponieważ no, w niektórych grach możemy przyjść zbryzgani krwią i nikogo to nie rusza, nie? Na nikim nie robi wrażenia. Co do mojego poziomu, jestem w tej chwili na 19, jak widzicie tutaj dość mocno już są rozwinięte statystyki. Ekspozycja, ze względu na to, że mam ciężką zbroję na sobie, no jest niestety na czerwono. No ale to wszystko sobie omówimy już w trakcie gry, kiedy na streamku do tego dojdziemy. Co mi się podoba, zerknijcie na ten drobiazg. Weźmy sobie, przejdźmy w tryb walki, że tak powiem. Jeżeli posiadamy zamknięty hełm, zwróćcie uwagę, jak mocno ono ogranicza nasze pole widzenia. Walka sama w sobie też nie jest prosta. Scarlet's was raided, and now I'm keeping guard until his lordship returns. Oh, you belong to the Scarlet's garrison. Gościu pierdzieli jak potłuczony. My już to wiemy, on jeszcze nie wie, że my to wiemy. Well, you thought wrong, you thieving magpie, and you'll answer to cold steel. But just a minute, I'm from Scarlet's, and I know all the guards. I never saw you there. Then you can't be from Scarlet's, or I'd remember your face. Oh? Tell me then, what's the name of the miller's daughter? Yitka. It's Teresa, you lying bastard. All right, you got me. I just wanted to hide out here. I figured no one would look for me after what happened. So who sent you here? Yolin of Rocket Sam? On account of me killing his son? Spróbujemy go stłuc. Nie gwarantuję, że mi się uda, ponieważ grałem w tę grę rok temu i troszeczkę zardzewiałem. Już nawet musiałem sobie przypomnieć, jak samą broń wyjąć. No ale spróbujemy. Jesteśmy na tyle mocni, że możemy zaryzykować. Boha,
się złożył chłopak jak scyzoryk, ale powiem wam, że walkę to będę musiał sobie zdecydowanie powtórzyć, ponieważ gdyby był to zwyczajny przeciwnik, to bym dostał w pierdzielasz miło, nie? Jak widzicie, możemy oczywiście... kolesia ograbić. Coś przez przypadek chyba wziąłem. Dobra, weźmy wszystko, co tam. Jeszcze mamy trochę miejsca, że tak powiem, w ekwipunku, więc... stara rodzinna pamiątka. Też jakoś tutaj można było przywołać konia, nie pamiętam dokładnie jak, ale jakoś szło tam na niego zagwizdać. O, cicho, udało się. Jest i moje bydle. Także co, no, jeśli chodzi o streamka, który sobie dzisiaj odpalimy, będziemy się uczyć gry na nowo, ponieważ widzę, że strasznie zardzewiałem i moje umiejętności walki są gorzej niż złe, nie? No dobrze, to by było na tyle. Chciałem wam pokrótce przedstawić grę. Chciałem wam pokazać, w co będziemy pogrywać. Jeżeli tylko się wam to spodoba, no to spróbujemy przejść ją całą. Uratować Europę. Uratować Polskę. I zostać bohaterem. Dobra, dzięki wam śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, dzisiaj wieczorem na streamku. Na razie, cześć.